Jeżeli w poprzedniej walce zabrakło państwu emocji, to prawdopodobnie w tej walce tego nie zabraknie. Tak, no, oby Tomasz Terlikowski z narożnika czerwonego i Kamil Makowski z narożnika niebieskiego nadrobili to, co straciliśmy w poprzednim starciu. No, Tomek Terlikowski wychodził do piosenki z popularnego anime Dragon Ball. Zobaczymy, że zmieni nam się to zaraz w SSJ 2 albo 3 i rzuci jakąś kamehamehę. Tak jest, właśnie teraz! Podejście lewy lodu i koniec walki! Przerywa Cezary Wojciechowski pojedynek, tak jak mówiłem! Zmienił się w Super Saiyanina Tomasz Terlikowski, wystrzelił potężną bombą z lewej ręki i nie było czego zbierać. A jakaś radość zawodnika z konińskich shooterów. Ej, troszeczkę za szybko się to zakończyło. Teraz wzorem Borysa Mańkowskiego. Zobaczmy, co robi Tomasz Terlikowski. Zbiera Genki Damy, ogromną kulę energii i rzuca swojego przeciwnika. Jeszcze dołożył tam kamehameha, żeby na 100% się przeciwnik nie podniósł. Ej, no widać, że tej energii ma za dużo. No ale Tomek Terlikowski mógłby ze spokojem jeszcze tu 4 walki przewalczyć. Pokazuje nam, że ma jak najbardziej mnóstwo siły. Zrobił sobie jeszcze kilka pompeczek na piąstkach, żeby pokazać, że on tu jest jeszcze w stanie zawalczyć w walce wieczoru, jeśli będzie trzeba. A więc cały zestaw różnych takich przyruchów, jaki prezentują różni zawodnicy. Pompki od Horwicza, Dragon Ball od Mańkowskiego i tak dalej, i tak dalej. Tak, jeszcze. Właśnie Tomek Terlikowski teraz jeszcze nam tutaj na dokładkę dorzucił jedno kamehameha. Dobrze, że w nas nie trafiło, bo jeśli byśmy się spotkali z takim samym uderzeniem jak przed chwilą, oj, Kamil Makowski, by to już byśmy państwu nie pokemontowali do końca tej gali. No i będziemy z niecierpliwością czekali na następne występy Terlikowskiego. Myślę, że inne organizacje także powinny zainteresować się tym naprawdę niezwykle efektownie walczącym zawodnikiem. Jego największym idolem jest pewnie obok Goku, tak jak przed chwilą widzieliśmy, Luke Rockhold, czyli biły mistrz UFC w kategorii średniej. No bez wątpienia poziomem spektakularności w swoich walkach Terlikowski mu dorównuje. Może jeszcze umiejętnościami nie, ale wszystko w swoim czasie. Póki co Tomek Terlikowski z Konina notuje 6. zwycięstwo na swoim koncie. To była jego 5. walka na Slugfestie. Jest to zawodnik, który najwięcej razy stoczył swoje boje dla tej organizacji, ale myślę, że zdecydowanie to nie była ostatnia jego walka tutaj, bo to, co przed chwilą zobaczyliśmy i w trakcie walki, i po niej, no, zwiastuje, że jest to zawodnik, który może nas jeszcze bawić latami. No a niestety Kamil Makowski powolutku dochodzi tam do siebie. Bardzo mocne ciosy przyjął na szczękę Kamil Makowski. Tam, kiedy sędzia przerwał, przez chwilę protestował zawodnik z Iławy, ale sekundę później po raz kolejny, można powiedzieć, że się osunął po siatce, czyli naprawdę mocne ciosy przyjął. Terlikowski tutaj włożył wszystko w te ciosy, które lądowały najpierw w stójce na jego głowie, a potem na końcu już w parterze.